Kamera Master TV gościła w minionym tygodniu na oficjalnym otwarciu ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Miód Lawenda w Biardach. Pamiętam ten dzień w starej szkole. Było zebranie. Zostawić szkołę czy przeznaczyć na coś innego. Miał to być obiekt dla ludzi starszych. Niestety w pewnym okresie pewne władze uznały, że na taki cel w powiecie łukowskim nie dostaną one dotacji. Nie dostaną dofinansowania, bo takich obiektów wystarczy w powiecie łukowskim. Wierzcie Państwo, że ten obiekt będzie służył może nie takiemu celowi, jaki miał być pierwotnie zaplanowany, ale również dla zdrowia ludzi, którzy tu będą przybywać. Bardzo bym chciała, żeby miał powodzenie, żeby ludzie, którzy tu będą przybywać, wracali zdrowi do swoich domów i żeby innym przekazywali, że warto tu przyjechać. Kiedyś tętniło tu życie, była tu szkoła, ale przyszedł taki czas, że podjęliśmy decyzję o tym, podjęliśmy, mówię świadomie, jako radny w owym czasie, o tym, że niestety to się dalej tak już nie da. Później było wiele lat obaw, czy uda się panią Anią. A teraz mogę powiedzieć z wielką radością, że się udało. I tego bardzo serdecznie gratuluję. Cieszę się, że ten obiekt, tak pięknie nazywający się Miód Lawenda, jest kolejnym obiektem na mapie turystycznej, na mapie gospodarczej gminy Łuków. Jest mi niezwykle przyjemnie przybywać na takie uroczystości. Oczywiście to wymaga mnóstwo pracy, mnóstwo wysiłku ze strony inwestorów, ażeby takie obiekty tworzyć. Czy obiekty turystyczne, czy obiekty przemysłowe, czy obiekty usługowe, których na terenie gminy rzeczywiście tworzy się coraz więcej. Dziękujemy serdecznie za przybycie w tak ważnym dla nas dniu. Dniu, który wieńczy ogrom pracy, trudu, ale zarazem dniu, który daje wiele satysfakcji, wiele radości, że się udało po wielkim wysiłku dokończyć tą inwestycję. Te dwie kobiety, które przed Państwem stoją, są dowodem na to, że w życiu nie zawsze wygrywa najsilniejszy, ale ten, kto myśli, potrafił.